Diabeł ubrał się w ornat i na mszę ogonem dzwoni. To przysłowie, jak widać, nie traci na aktualności, a nawet więcej. Politycy Platformy ciągle je uaktualniają. Dziś rozpoczęli na przykład walkę o jawność zarobków osób pracujących na kluczowych stanowiskach w NBP. Akcja ma oczywiście związek z informacjami części mediów o kilkudziesięciotysięcznych miesięcznych zarobkach dyrektorskich w tej instytucji. Czy opinia publiczna powinna mieć wiedzę na temat wynagrodzeń takich osób? Tak, powinna. Czy dziennikarze powinni mieć wgląd do oświadczeń majątkowych ludzi piastujących wysokie funkcje publiczne? No jak najbardziej, bo przecież jawność służy zdrowiu demokracji. Dlaczego zatem zaczęłam od tego diabła w ornacie? Ano dlatego, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, które trwały, przypominam, dwie kadencje, jawność życia publicznego była nie tylko ograniczana, jak się dało, ale wręcz tępiona. Nawet konferencje prasowe najwyższych urzędników państwowych były niedostępne dla mediów, które czynniki decyzyjne w Platformie Obywatelskiej oceniły jako wrogie. W walce z jawnością Platformę wspierali usłużni dziennikarze, stacje telewizyjne solidarnie na przykład zrezygnowały z tak bezprecedensowego wydarzenia jak przesłuchanie urzędującego prezydenta RP. Opinia publiczna poznała je dzięki internetowej transmisji przygotowanej przez Telewizję Republika. W sprawie wysokości zarobków w NBP trzeba pamiętać także o tym, że bank centralny jest instytucją niezależną. Ani premier, ani rząd, czy nawet większość sejmowa nie mogą nic nakazać jego prezesowi. Mogą apelować o transparentność, wykorzystywać swoje prawa do uzyskiwania informacji, no i w gruncie rzeczy właśnie to czynią. O wyjaśnienie sprawy wynagrodzeń apelował w końcu minister Jacek Sasin, a senator Jackowski jako parlamentarzysta domaga się szczegółowych informacji. Ale bez dwóch zdań opinii publicznej należą się przekonujące i przejrzyste informacje, czy rzeczywiście współpracowniczki prezesa Glapińskiego zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Trzeba także jasno powiedzieć, za przedstawienie lub nie opinii publicznej takich danych odpowiedzialność ponosi osobiście szef NBP, nie partia Prawo i Sprawiedliwość. A już za chwilę. Także na ten temat porozmawiam z posłem PiS Dominikiem Tarczyńskim, a w drugiej części programu o kolejnych newsach dotyczących agencji towarzyskiej w mieszkaniu prominentnego współpracownika Grzegorza Schetyny. Będę rozmawiać z Tomaszem Duklanowskim z Radia Szczecin. Katarzyna Gujska, zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią pan poseł Dominik Tarczyński w studio Telewizji Republika. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Panie pośle, kilka spraw, ale pierwsza to dzisiejsze posiedzenie Komisji Śledczej, która ma badać sprawę wyłudzeń podatku VAT. Historia zupełnie niesamowita, bo gdzieś nam w ciągu ostatnich kilku lat zginął jednoroczny budżet całego państwa. Ponad 250 miliardów. Więc komisja stara się go odnaleźć. No i pojawił się były szef CBA, pan Paweł Wojtunik i powiedział, że on po pierwsze to nie przypomina sobie, żeby było jakieś spotkanie na ten temat. Z jednym premierem, później z drugą panią premier. W zasadzie to nie była jakaś poważna sprawa. Co więcej, on nie pamięta, ale też od razu zapewnia, że wszystkie ich działania były profesjonalne, ale chciałbym zacytować. Powiedział, staraliśmy się być profesjonalni. To jest groteska i tą groteską trzeba nazywać. Ale to chyba dobrze, że się starali. Gorzej, jakby się nie starali, panie pośle. Chwileczkę, nie. Zadaniem CBA jest działać zgodnie z prawem, w granicach prawa i działać profesjonalnie. Nie starać się. Starać to się może uczeń w szkole, aby dobrze wypaść. A zadaniem służb państwa, szczególnie CBA, służb specjalnych, jest wykonywać ich zadania. To nie są ludzie, którzy przychodzą do pracy i się czegoś uczą, starają się dostać dobrą ocenę albo premię. To są osoby, które mają zadania, to są ludzie, którzy powinni wypełniać to, co do nich należy. Jeżeli on mówi, że oni się starali, no to starania to jest znacznie za mało. To po pierwsze. No dobrze, nikt im uwagi nie zwrócił. No i to jest właśnie do tego dążę, że nad służbami... Problemu luki VAT nie było. No był minister, koordynator odpowiedzialny za służby specjalne, oczywiście nic się nie wydarzyło. Premier mówił, że Polska jest zieloną wyspą. Pamiętamy tą słynną mapę, kiedy to Polska była pokazana na zielono i nagle, kiedy przegrali wybory, okazało się, że pieniędzy nie ma i nie będzie. 250 miliardów wyparowało, tak samo jak wyparowało 19 miliardów, kiedy był transfer pieniędzy z OFE. Pamiętamy, 153 miliardy. Kidawa Błońska, pani marszałek, pozdrawiam. Oczywiście powiedziała, że nie wie, gdzie są te pieniądze, ale na pewno trafiły w dobre ręce. A więc gdziekolwiek nie spojrzymy i nie tylko VAT. Ja nie chciałbym, abyśmy ograniczyli to złodziejską politykę Platformy
platformy tylko do VAT-u. Mieliśmy OFE, mieliśmy wiek emerytalny, mieliśmy inwestycje, elektrownia atomowa, prawda? Mamy wiele innych miliardowych... 2019, o to właśnie powinna startować. Ta pierwsza, bo druga za rok. I ich poseł, minister, był prezesem tej spółki, która miała ją wybudować, pieniądze wziął, elektrowni nie ma. Mówimy o miliardach. Ja kiedy słyszałem lata temu opinię wielu Polaków, którzy mówili, że Polska była wyprzedawana, to ja myślałem sobie, no ale jak wyprzedawana? Przecież wszystko mamy. No mamy budynki, mamy ulice. Właściwie no nie żyjemy już za komuny. Polska była wyprzedawana i okradana. To jest sytuacja, która jest bardzo zbliżona, to była sytuacja, dzięki Bogu, która jest zbliżona do Grecji, gdzie niemieckie firmy i banki powykupywały wszystkie budynki, wszystkie firmy, włącznie z chodnikami. W ten sposób była zarządzana Polska przez Platformę i to nie jest moja subiektywna ocena jako polityka, to jest ocena na podstawie tych danych i wydarzeń już udokumentowanych, plus wyniki, które nie kłamią. No, to nie my wymyśliliśmy sobie, że te 250 miliardów zniknęło ponad, ale wiceminister finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej i złożyła te zeznania pod przysięgą. To jest coś, czego nie można sobie wyobrazić. To jest budżet całoroczny Polski. Ja wejdę panu w słowo, bo pan Wojtunik, który dzisiaj dość długo zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą, on powiedział też jeszcze jedną ważną rzecz, że oprócz tego, że on nie pamięta jakiegoś takiego spotkania z którymś z premierów, czy to z Donaldem Tuskiem, czy później z panią Ewą Kopacz, na temat luki w podatku VAT, on mówił, że w ogóle on nie pamięta, żeby jakieś debaty na ten temat były. W no różnych bo, już no miejscach, bardzo możliwe, w Sejmie, no bo, w ogóle w rządzie, no gdziekolwiek. Bo, bardzo możliwe, że nie było. Było no, i on mówi również, że służba CBA nie jest od tego, żeby się zajmować przestępstwami skarbowymi. Do tego są inne służby. I on jeszcze mówi, że w czasach jego kierowania CBA były tak wysokie standardy, że nawet jeżeli politycy by mu coś kazali, na przykład premier by mu coś kazał, no to on by tego nie zrobił, bo no, on oczywiście się kierował priorytetami, które rozumiem sam wybrał. No więc ja bym chciał usłyszeć, jakie miał priorytety i które z nich zostały wypełnione. No doszło do tego, że teraz... Nie, ja bym chciała usłyszeć, kto go kontrolował, no bo jeżeli jest minister, jest premier. I tak by nie słuchał. W strukturze rządowej nad służbami mamy ministra, koordynatora i mamy premiera. Konstytucyjnie odpowiada premier. Oczywiste. Są to prerogatywy konstytucyjne i odpowiedzialność konstytucyjna. A więc to nie jest tak, że rządy minęły, przegrali wybory, on uciekł do Brukseli i nie ponosi odpowiedzialności. Ano ponosi. Ponieważ ta sytuacja została zrzucona na następny rząd, na nasz rząd. My sobie dzięki Bogu z tym radzimy, ale on musi ponieść konsekwencje. Donald Tusk powinien ponieść konsekwencje, bo jeżeli nie było nadzoru, za który jest odpowiedzialny, za który brał pieniądze, jeżeli nie było efektów ani żadnych działań, co powtarzam, to nie jest moja opinia, ale tylko wicepremiera, to ktoś musi ponieść konsekwencje, ale nie tylko konsekwencje? Donald Tusk. Bo no, z drugiej strony też pewno przyglądają się pracą komisji, bo przecież można je obserwować, one są w jakiś tam sposób, w jakimś fragmencie transmitowane. No, przyglądają się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i mówią, no dobra, coś się zaczęło robić, ale nie ma pan takiego poczucia, że ci ludzie też, wyborcy, również wasi, mogą czuć się zawiedzeni i w gruncie rzeczy no tacy zdezorientowani całą sytuacją, bo owszem, no są pewne rzeczy ujawniane, ale jak się zapytamy, ale jaką konsekwencję mają podejść? Jasne, ja się absolutnie z tym zgadzam. Ja dzisiaj przyjechałem... Ponieść ci ludzie, taki chociażby Donald Tusk, taki pan Rostowski i inni tego typu. Po pierwsze, absolutnie się zgadzam, dlatego że dzisiaj właśnie przyjechałem z Kielc, gdzie pełniłem swój dyżur poselski. Zasłyszał pan takie pytania? Oczywiście, że tak. I kiedy wchodziliśmy w dyskusję... Że nic im nie będzie? Nie. To nie jest tak, że nic im nie będzie, dlatego że my złożyliśmy obietnicę. A różnicą między Prawem a Sprawiedliwością i Platformą jest to, że my dotrzymujemy obietnic, co przez 3 lata pokazaliśmy. I to jest bardzo ważne, co powiedział premier Kaczyński. Aby dokonać realnej zmiany, rozliczyć, posprzątać i poukładać, potrzebujemy minimum 3 kadencji. I to nie jest wymyślone jako jakieś życzenie polityczne, ale za faktycznie... 8 lat pan chce z Tuska Ja mówię o tym, aby postawić zarzuty odpowiednim osobom. Ja mówię o wszystkich odpowiedzialnych, nie tylko o premierze, który był najwyżej, ale o wszystkich strukturach i osobach, które były zatrudniane w spółkach, jak właśnie wspomniana elektrownia. I żeby zrobić to profesjonalnie, to trzeba faktycznie przeprowadzić komisję śledczą, aby Polska zobaczyła te tomy akt faktycznie przejrzeć i przeanalizować, przesłuchać setki czy tysiące świadków. Wiemy, ile po naszym audycie na początku kadencji toczy się teraz postępowań w prokuraturze, o czym się nie mówi, a dopytuje, mnie akurat wiele osób dopytuje, no kiedy? Wtedy, kiedy będzie to profesjonalnie przygotowane. Wierzę w to, że szybko, ponieważ ja wiem, na tyle, na ile poseł może wiedzieć, że to jest profesjonalnie przygotowane. I bardzo często jest tak, że słyszymy, nic się nie dzieje, na drugi dzień słyszymy i widzimy paski informacji o tym, że CBA zatrzymało kolejnych,
kolejnych, CBA zatrzymało kolejnych. I tak jest od trzech lat. A więc zanim dotrzemy do tego, kto był głową tego wszystkiego, my się domyślamy, pani i ja, trzeba to zrobić w taki sposób, aby nie zarzucano nam, że mamy do czynienia z dyktaturą, że mamy do czynienia z Koreą Północną w sercu Europy, ale mamy do czynienia z odpowiedzialną Polską, pytanie, która dotrzymuje słowa. A więc moim zdaniem emocje... Ktoś przystopuje z tymi zarzutami. Ja mam wrażenie, że one będą towarzyszyły waszym rządom bez względu na niestety to, ile tak. wasze rządy będą trwały. No ale dobra, dwa krótkie pytania. Jedno dotyczące NBP. Mhm. Jawne te rzeczy powinny być? Uważam, że bank... Bardzo ważne, o czym pani wspomniała w materiale poprzedzającym naszą rozmowę. Bank nie należy do partii politycznej. Bank nie ma nic wspólnego bezpośrednio z... To jest decyzja wyłącznie profesora Glapińskiego. Tak. Innego. Nikt mu nie może nic kazać, on ja bym nikogo chciał, nie jeżeli tą dyskusję rozpoczyna się, to ja bym chciał, abyśmy rozpoczęli od początku tą dyskusję, czyli od Marka Belki, który przyjął siatkę wynagrodzeń i ta siatka obowiązuje. A więc jeżeli dyskutujemy już, to chciałbym, aby ci hipokryci, którzy ustalali sobie siatki wynagrodzeń, odpowiedzieli, dlaczego to zrobili. Wtedy będziemy rozmawiać uczciwie. No pytanie oczywiście, czy ta siatka Belki obowiązuje teraz? Tak. On był osobą, która ustaliła pewne poziomy wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach i on powinien powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Przypomnę jeszcze raz. Dobrze, tak to jak mamy w przypadku dosłownie wielu jeszcze spółek. 15 sekund. Ja muszę zadać to pytanie. Jutro Matteo Salvini przyjeżdża do Polski. Podobno pan prezes Jarosław Kaczyński miał wątpliwości, czy się z nim spotykać, ale podobno Matteo Salvini bardzo, bardzo nalegał. No i ja już dzisiaj idę o zakład, że jutrzejszy przekaz z waszych oponentów będzie taki, że oto Polska zbliża się, znaczy inaczej, polski rząd zbliża się do Kremla. Okay. Poprzez Salviniego, czyli przez Rzym do Moskwy. A więc hipokrytom z totalnej opozycji chcę powiedzieć, nie macie żadnego moralnego prawa po tym, jak Tusk ściskał się w Smoleńsku z Putinem, jak mu szeptał do ucha na molo, aby nam mówić, z kim prezes Kaczyński ma się spotykać. Polska miała być izolowana według Platformy, Polska miała być na marginesie Unii Europejskiej, a teraz to do Polski przyjeżdżają liderzy wielkich państw, aby rozmawiać o sprawach bardzo ważnych dla obydwu stron. Miało nie być szczytu NATO, miało nie być Światowych Dni Młodzieży, miał prezydent Stanów Zjednoczonych nie przyjechać, nic się miało nie dziać, Polska miała być wyprowadzona z Unii Europejskiej i z Układu Słonecznego i w ogóle nic miało nie być, bo zły PiS. Teraz chciałbym zobaczyć ich twarze jutro po tym spotkaniu. No oczywiście będziemy się przyglądać wszystkim twarzom po jutrzejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dominik Tarczyński. Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość był gościem Telewizji Republika, a teraz my się przenosimy na zachód, a dokładnie do Szczecina. A w Szczecinie jest Tomasz Duklanowski, właśnie dziennikarz Radia Szczecin. Witamy bardzo serdecznie, już widzimy. Panie Tomaszu, nowe informacje dotyczące pana Stanisława Grabowskiego, a dotyczące dokładnie jego apartamentu. O pana posła Tarczyńskiego bardzo serdecznie pozdrawiamy, właśnie opuszcza nasze studio. Ja w takim razie zapytam pana, przepraszam, to ta sprawa nie jest jasna, kto, co tam się działo w apartamencie pana Gawłowskiego. No bo słyszeliśmy pana Gawłowskiego, który powiedział, że najpierw to nie wiedział, że tam była agencja towarzyska, ale później oczywiście powiedział, że była, ale on o tym nie miał zielonego pojęcia. I też była pani z agencji, która niektórym mediom udzielała wywiadów i ona powiedziała, że pan Gawłowski to nic nie wiedział, a ona działała na własny rachunek. No, można by odnieść wrażenie, że sprawa jest zakończona, a tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo, czyli nie jest zakończona? No nie jest zakończona, dlatego że prokuratura chce w tej chwili wyjaśnić, kto czerpał korzyści finansowe z nierządu, który był uprawiany w jednym z apartamentów. Bardzo urzędowała? Słucham, przepraszam. To nie jest w takim razie pewne, że ta pani, która tam urzędowała, to znaczy są jakieś dowody, prokuratura nadbrała jakieś podejrzeń, że tam był, że tak powiem, bardziej skomplikowany proceder miał miejsce w tym apartamencie Gawłowskiego? No tak, bo przecież wiemy, że czerpanie korzyści z nierządu jest w Polsce nielegalne, jest karalne, za to grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a tam nie była tylko jedna pani, tam była, że tak powiem, właścicielka, znaczy najmująca ten lokal, pani, która świadczyła te usługi, ale tam tych prostytutek było więcej, tam przynajmniej były dwie lub trzy panie, które przyjmowały, a jeżeli to był tak zorganizowany proceder, no to ktoś na tym zarabiał i właśnie a jeśli ktoś zarabiał, właśnie prokuratura stara się odpowiedzieć na to pytanie, znaleźć odpowiedź, kto zarabiał właśnie na prostytucji, na usługach seksualnych, które były
w szczecińskim apartamencie posła Gawłowskiego. Pan bada tą sprawę, powiedzmy inaczej, cały zestaw spraw wokół Stanisława Gawłowskiego, czy nawet tych spraw, których Stanisław Gawłowski ma już konkretne zarzuty przecież postawione, zresztą nie tylko on. I jak pan, no, mając wszystkie informacje, pewno też takie, których jeszcze pan nie może opublikować, jak pan słyszy Stanisława Gawłowskiego, który mówi, nie miałem zielonego pojęcia o tym, co działo się w tym apartamencie. Myślałem, że to zwykła jakaś tam pani, która w gastronomii pracuje, wynajmowała ode mnie mieszkanie, wyglądała zupełnie normalnie. To pan daje wiarę tym zapewnieniom Gawłowskiego, czy nie? Znaczy, ja przypomnę, że to wyglądało jeszcze inaczej. Na samym początku żona posła Gawłowskiego wręcz twierdziła, że my jako Radio Szczecin napisaliśmy nieprawdę, że ja się pomyliłem, że byłem w innym mieszkaniu, że to agencja towarzyska jest u sąsiadów. No może jej się po prostu w głowie nie mieściło, bo ta kobieta wyglądała jej na, nie wiem, na godną zaufania. No znaczy mi trudno w to uwierzyć, dlatego że... A dlaczego? Dlatego, że ta agencja działała kilka lat. To nie było tak, że ona funkcjonowała tam od kilku miesięcy czy od kilku tygodni. To trwało około 2-3 lat. Ja dotarłem do klientów tej agencji, którzy korzystali z niej już ponad 2,5 roku temu. Także mi się trochę nie chce wierzyć, że przez tak długi okres czasu właściciele lokalu nie wiedzieli o tym. Oczywiście jest to możliwe, mogli nie wiedzieć, ale naprawdę jest to trudno dać wiarę takim twierdzeniom. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, bo pan się też tą sprawą, zresztą tak jak powiedziałam, bardzo mocno zajmuje, mnóstwo informacji, opinia publiczna właśnie dzięki pana pracy dziennikarskiej się dowiedziała o sprawie, tak zwanej aferze pana posła Stanisława Gawłowskiego. Na czym polega wątek dotyczący apartamentu, ale tym razem apartamentu w Chorwacji? Bo pan Gawłowski mówi, że on nie ma z tym w ogóle nic wspólnego, że to teściowie jego pasierba, zdaje się, kupili ten apartament, a prokuratura twierdzi, że ten apartament był łapówką albo mógł być łapówką właśnie dla pana Gawłowskiego. No takie są zarzuty i ja raczej jestem skłonny wierzyć bardziej śledczym niż posłowi Gawłowskiemu, dlatego że tutaj wiele rzeczy wskazuje na to, że to jednak był apartament, który faktycznie należał do posła Gawłowskiego, a tylko na papierze jego właścicielem byli teściowie pasierba Gawłowskiego. No z wielu powodów. No, po pierwsze, akt notarialny tego apartamentu znajdował się w koszalińskim domu posła Gawłowskiego. On został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w grudniu ubiegłego roku podczas rewizji. Poza tym teściowie pasierba Gawłowskiego nigdy nie byli w Chorwacji, znaczy nie byli nigdy na wyspie Brać, w tej miejscowości Bol, gdzie jest ten apartament. I trudno sobie tutaj wyobrazić, że ktoś, kto inwestuje oszczędności swojego życia, nawet nie jedzie, żeby zobaczyć, co kupuje. Znaczy, kolejną rzeczą jest też to, że teściowie pasierba Gawłowskiego nie mieli dochodów, nie mieli takich pieniędzy, za które mogliby kupić taki apartament. No i rzecz chyba najważniejsza, że ten apartament został zakupiony od Bogdana K., czyli biznesmena, który wygrywał przetargi w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. To były wielomilionowe przetargi. On potem, według to, co ustalili śledczy twierdzą, że on w ogóle tych prac nie wykonywał. Wystawiał faktury na kilkanaście milionów za prace, które w ogóle nie były wykonane. Także on mógł mieć dużą wdzięczność dla posła Gawłowskiego, bo prokuratorzy twierdzą, że to właśnie poseł Gawłowski umożliwiał wygrywanie przetargów dla tego biznesmena. Dobrze, na koniec jeszcze takie krótkie pytanie, bo przez całe lata Stanisław Gawłowski był niezwykle wpływową postacią i w ogóle w polskim życiu politycznym, ale szczególnie wpływową w województwie zachodniopomorskim. Proszę powiedzieć, czy jak pan teraz ocenia, jaka jest jego pozycja, chociażby w Platformie Zachodniopomorskiej? Czy to jest człowiek, który został odsunięty od wszystkiego, z którym, nie wiem, działacze Platformy Obywatelskiej stronią, czy też on cały czas w jakimś sensie jest w politycznej grze? Znaczy, rzeczywiście to była postać bardzo wpływowa. Tutaj żadna decyzja personalna, żadna decyzja polityczna nie mogła zostać podjęta bez jego wiedzy i zgody. W tej chwili to się zmieniło. Podczas kampanii wyborczej Gawłowski został trochę schowany, tak jak Hanna Gronkiewicz-Waltz w wyborach samorządowych. Jego nie było. Pojawił się praktycznie tylko na jednej jakiejś mało znaczącej konferencji prasowej w Koszalinie. Tutaj praktycznie nie istniał. I część działaczy Platformy tutaj w Zachodniopomorskim ma świadomość, że
obecność tego typu człowieka nie wpływa dobrze i na standardy życia politycznego, ale też i na samą Platformę, bo no jest to człowiek, który powinien w zasadzie teraz zniknąć, schować się do czasu wyjaśnienia tej afery. I tutaj stawiamy kropkę. Pan Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin, tak jak państwo widzą za plecami, ta informacja, logo Radia Szczecin. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Gorąco zapraszam teraz Dorota Kania i Koniec Systemu.